Pantograf, konstrukcja odbieraka prądu. Przechodząc mostem teatralnym, zauważyłem stojącą siódemeczkę z wagonem wykonującą manewry na stacji Poznań Główny. Jaki most? Przecież to są wiadukty nad torami. Otóż w Poznaniu na wiadukty mówi się mosty. Jestem teraz na moście teatralnym. W oddali widzimy most uniwersytecki i za tym mostem uniwersyteckim znajduje się most dworcowy. Z tej perspektywy bardzo ładnie jest widziany pantograf i postanowiłem go opisać. Jedynka to jest podstawa odbiornika, 2 wał główny, 3 siłownik pneumatyczny, 4 rura siłownika, 5 sprężyna opuszczająca, 6 sprężyny podnoszące, 7 drążek mechanizmu podnoszącego, 8 dźwignia, 9 ramiona dolne, 10 ramiona górne, 11 ukośna poprzeczka, 12 ślizgacz, 13 taśma miedziana, 14 cięgno, 15 izolator oraz 16 rurka, którą dostarczane jest powietrze do siłownika pneumatycznego. Jak widzicie Państwo, ta rurka jest też izolowana. Część jest po prostu tworzywa. Na styku ramion górnych, tam widać w prześwicie między dwoma ślizgami, znajduje się tak zwany mały pantograf. Do czego on służy? No, jest on tam po to, aby po prostu było elastyczne mocowanie tego ślizgu. Powrócę jeszcze do nakładek na ślizgach pantografu. Dawniej stosowano nakładki miedziane. Szybko się zużywały, niszczyły sieć trakcyjną. Wymagały również stosowania smarów grafitowych. Obecnie są stosowane nakładki grafitowe z domieszką miedzi i innych pierwiastków. Mają już tendencję smarną na skutek poślizgu pantografu. Powstają tak zwane łuski. Skruszenie się drobinek, powstaje smar, który zabezpiecza właśnie proces smarny całego wkładu grafitowego. Oczywiście nasze laboratoria musiały dopracować to do naszej sieci. Było kilka wariantów i ten najlepszy skład jest obecnie stosowany na sieci. Jak odchodziłem na emeryturę, to raczkowało, a teraz już widzimy, że wkładki grafitowe do ślizgów już są powszechnie stosowane na sieci PKP. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na mój kanał. Kanał Ryszard Maj, Kolej od Kuchni. Kamera, narracja, realizacja Ryszard Maj, 7.02.2021.